Od ponad 2,5 roku Polacy manifestują swój sprzeciw wobec rodzącej się w Polsce władzy autorytarnej. Wychodzimy na ulice miast, protestujemy w marszach, manifestacjach, pikietach. Także w takim miejscu jak to, pod poznańskimi krzyżami na placu Adama Mickiewicza. Protestujemy w obronie Konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego, wolnych sądów, praw kobiet, niepełnosprawnych, mniejszości, w końcu i w obronie naszych własnych praw. Pytanie, czy możemy zrobić coś więcej? Każda rodząca się dyktatura, nawet pełzająca jak ta w naszym kraju, dąży do przejęcia jak największej władzy. Także środkami nielegalnymi, jak na przykład poprzez manipulacje podczas wyborów lub poprzez ich fałszowanie. Przed nami, na przełomie października i listopada, wybory samorządowe. Wybory, które będą kluczowe dla utrzymania niezależnych od tej władzy samorządów. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my, Polacy, którzy do tej pory protestowali na ulicach, stanęli w obronie miast. Miast, które są nasze. O!